MMA Flashback Awards w kategorii Zawodnik Roku. W tej kategorii kryterium wyboru są osiągnięcia, jakie dany zawodnik odniósł w roku 2018. Pod uwagę brana jest ilość walk, ale także ich stawka oraz poziom przeciwników, jakich pokonywał. Zanim ogłoszę wyniki, pamiętajcie, aby w komentarzu napisać, kto waszym zdaniem powinien zostać zawodnikiem roku w polskim oraz światowym MMA, a także zostawcie subskrypcję na moim kanale. Zawodnikiem roku w polskim MMA według kanału MMA Flashback zostaje Mateusz Gamer Gamrot. Wybór ten nie był oczywisty, jednak zaważyła tutaj wygrana nad mocnym Kleberem Koike Erbstem, a także fakt, że wygrywając z Japończykiem, Mateusz został pierwszym podwójnym mistrzem KSW. Obecny mistrz wagi piórkowej oraz lekkiej pokonał także Grzegorza Szulakowskiego, który miał świetną passę 8 wygranych z rzędu, z czego połowę z nich odniósł pod banderą KSW. Mateusz, zdobywając pas w kolejnej kategorii, udowodnił, że jest jednym z najlepszych zawodników poza UFC, a także w opinii wielu kibiców udowodnił, że stać go na więcej niż KSW jest mu w stanie zaoferować, czemu zresztą dał wyraz w wywiadach, sugerując rozmowy z organizacją UFC. Zawodnikiem roku w światowym MMA według kanału MMA Flashback zostaje Daniel DC Cormier. Analogiczna sytuacja jak z Mateuszem, bo choć poziom nieco inny, to również mamy do czynienia z zawodnikiem, który w 2018 roku zdobył drugi pas mistrzowski, chociaż w tym miejscu można by już mieć pewne obiekcje co do różnicy poziomów pomiędzy nim a pretendentem Derrickiem Lewisem. Nie można jednak niczego odebrać Cormierowi, pokonał bowiem Stipe Miocicza, który uznawany był za najlepszego mistrza kategorii ciężkiej UFC w historii. Wystarczy przypomnieć sobie fakt, że był to jedyny zawodnik, który obronił pas mistrzowski trzykrotnie. Dotąd żadnemu z byłych mistrzów się to nie udało. Cormier pokonał także mocnego Volkana Ozdemira, który podobnie jak Lewis nie jest może najmocniejszym pretendentem w kategorii półciężkiej, ale na pewno miał argumenty, aby tę walkę wygrać. Pamiętajcie o tym, aby w komentarzach pisać, kto waszym zdaniem zasłużył na miano najlepszego zawodnika roku 2018 w światowym oraz polskim MMA. Nie zapomnijcie też o zostawieniu subskrypcji oraz o śledzeniu mnie na moich mediach społecznościowych, do których odnośniki znajdziecie w opisie tego filmu. Ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym filmie.